Fioletowa karta. Wszystkie klasy. Niebieska karta. Wszystkie klasy. Gdzieś jak mu dropi? Tylko wiesz, że jest karta, jest minimum sukcesu. Zawsze jest. Kolejna. Kapłan druid. Kapłan przecinek druid. Gotowe. Mogę cię przeprosić? Nic się nie stało, ale czekaj, tylko zobaczyć. Kolejny kapłan. Chyba z czterech kapłanów ci wypadło. To chyba niezbyt dobrze, co? No co, mam przeszkadzać, ja jesteśmy na wizji. Już. Okej, cześć. Spoko. Jak tam twoi druidzi, Stanisław? Już kończę granie w gry. Byłam taki moment, że wtedy do kupla i grał w jego gry. Ja rozumiem, że już wszystko co ciekawe tu się stało. Tak. Już tak. To się nie powtórzy. Ale ostatnio wyszedłem na wyższy poziom grania w gry. Z tym hamem i prostakiem. Tak, jesteś. I patusem. Ja tylko jeszcze tyle wyjdę sobie po moje piczko. Bo ostatnio wyszedłem w scenach różnych, musiałem iść na balkon moim kolegom, a byłem w trakcie gry, więc wykorzystałem przenośność mojego komputera i wyszedłem z nim na balkon. Grając gry. Nie przerwałem gry. Ja pierdolę, ty jesteś jeszcze gorszym hamem, prostakiem, batusem i rakiem. Jestem tak jak to Rafatus powiedział w legendarnym filmie, w sensie Rafonix, w legendarnym filmie Dzień bez słowa na K. Gdzie jest ten film? Tak. Nie jestem fanem Rafona. No, żałuj. No, nie macie tematu zawsze. Ale Tym razem więcej. Bo ja również nie mam tematów. Tak jak Maciej. Zacznę tak. Wiecie jaki jest nowy tytuł? Nie. Star Warsów. Nie. Oh, wow! Ja w ogóle nie jestem into Star Wars. Ja nie wiem. Dobrze, ale nie tylko wiecie jakie są nazwy, o co chodzi w tym, tak? Tak, tak. No, że są miecze świetne. Tak. Strzelają. Są Jedi. Fantastyczny tytuł. Ci źli mają czerwone zawsze. Tak, no ale to tak. Albo nie. Albo nie, w sumie tak. Tam kiedyś ktoś do wulkanu wpadł, coś tam, nie? Tak. Tak, tak. To był Mission. Nie, to był... Mafeszyn. To była Mafeszyn po zerwaniu z czarkiem. Tak. Spadła do wulkanu. To też nowy tytuł jest potężny, moim zdaniem. Poczekaj, będę zgadywał. Dobra. Mam trzy próby. Dobra. Było coś, kurwa, o... Było powrót Jedi, czy tak, coś takiego. Było, kurwa, coś tam... Przebudzenie mocy. Tak. Nie wiem, kurwa, teraz... Zwód światła? Albo nie. Kurwa, nie wiem... Skywalker... Żyje? Albo Skywalker powraca? Blisko w kółek. Powrót Skywalkera? Nie. Uwaga. Powstanie Skywalkera. Nie, ale... Przebudzenie Skywalkera. Jesteś bardzo blisko. Przebudzenie Skywalkera. Skywalker waking up from coma after 64 hours. No. Polski tutu. No wystarczy to. Star Wars. Skywalker. Kropka. Odrodzenie. Wow. No. Myślałem, że tytuł będzie coś w stylu Star Wars. Ale nie masz, tak że to pójdą. Star Wars bad w kosmosie. Not into the space. Star Wars, ale tym razem nie w kosmosie. No, to jest pierwszy temat, który się wiem, że krótki. Prawie trwał moment. To jest kolejne nawiązanie, czego dowiedziałem się wczoraj. Moment to jest określona jednostka czasu. Wow, ile to trwa? To jest angielska jednostka czasu, która trwa dokładnie minutę i 30 sekund. Wow, bo kurwa. Tak. Więc jak mówicie moment, daj mi 4 momenty. Dokładnie. Tyle razy skłamałem mamę grając w Counter Strike. Moment! Bronię A! Wbija 5 hamów z bombą. Jestem sam. Na szczęście zaraz nie ma definicji, więc nawet możemy mówić, że zrobimy coś zaraz. Zaraz ma definicję. Tak ma? Tak. Zaraz
To taka bakteria. A, ja chciałem szukać. Tak jak pani doktor mówiła. Tak. Zaraz. Serio. Prawdziwa pani doktor mi tak mówiła. Tak. To nie jest żart. No. Ale możesz sprawdzić. No zaraz. Wpiszę. Tak Google ci odpisze. Daj mi chwilę. Zaraz. Albo ile mam czekać? Ile? Ile to czasu? Nawet jeszcze go szukał, to było pole. Też jest. Wow, jest dokument. Znaczy dokument. To ważny dokument. Praca magisterska. Ile trwa zaraz? Różnie zależy się od płci. Co? Nie będę czytał całości. Próbuję znaleźć kolejne informacje. O! Jeden z bohaterów Lego Chima? A ja mam powiedzieć, zaraz. Lego się zaczęło. A ja mam powiedzieć zaraz. Oznacza to, że najpóźniej w ciągu 5 minut będę z dzieckiem na przykład ładać klocki. Czyli najpóźniej 5 minut. No według tego pana jakiegoś, który był w ankiecie. Był jeden ankietowany. Tak. To jest prawda. To jest dużo, nie chcę się tego czytać, ale dzięki temu, że... Rzetelne badania społeczne pokazały. Przypomniało mi się coś, co chciałem jeszcze mu pokazać. Okej. Okay. Tylko muszę... Go ahead. Pewnie widzieliście to coś. Mówicie. Wiesz, łatwiej by było, gdyby właśnie na to było trochę w naszym. No. Co? Zouza. Taki. Zouza, co to? Tak, to jest fanpage i ja jestem. Jesteś Zouzą? Jestem Zouzą. Jesteś fanem. Jestem fanem tego i ich produktów, jakby. Gdybyś był fanem, to był. Gdybyś był kobietą, to byłbyś fanem. Był fanką przede. Fanką. Wow. O ja. I byłem pełen podziwu, jakie skarpetki są. Tutaj pokażę wam i będę czytał na głos. Uwaga. Nieosiągalna w ruzie skończą butelkę. Na stópkach. Tak, na stópkach, więc uwaga, po co chodzić, jak można latać. Jest tutaj wklejone liść. Ziółka. Ziółka, tak, jaranko. Że poczekajcie. Jakoś mam wątpliwości. Bo ja mam jedną obiekcję co do tego. Są białe skarpety, a napisy są na podeszwie. Tak, że kurwa te napisy wyglądają po 5 minutach chodzenia po mieszkaniu. Podoba mi się też to na przykład. Weź nie pierdol, weź się przytul. To jest ten moment, kiedy jedną skarpetę. Wyrzuta, jedną skarpetę zakładasz folię cały czas. Tak. Żeby się nie ubrudziła ta z przytuleniem chociaż. No to bardzo to jest fantastyczne też moim zdaniem. Związek z seksem. Jak to mówił Lokomodę. Ja będę w opozycji co do tego, ponieważ Lokomodę powiedział tak. Zostawiłem jej na kopytach skarpety, ponoć szybciej będzie szczytowała przy tym. Ale ja kiedyś czytałem artykuł, że podobno ciepło w stopy, jakby dzięki niemu jest, ma się lepszy orgazm. Wow, to dlatego zawsze uprawiam seks w butach zimowych. Wow. Już wiem, dlaczego tak było mi najlepiej. No. Więc to są fantastyczne produkty. Więc ja zastanawiam się, że bo na podejście jakby zresztą fanów tego, że ktoś widzi takie skarpetki, po prostu ciśnie, jak te skarpety, bo nie wie, jak te sprawdzi. Takie życiowe! Chciałeś to! A bo jeszcze raz patrz, tu masz na przykład, oglądam teraz mecz, jeśli też tak zasłaniasz, czyli wiesz, jakaś kobitka, zaczęła to, kurwa, takie życiowe, kupię. Przecież ty nie wiesz, co to jest spalony nawet. To jest typ małżeństwa, w którym babka nie wie, co to spalony. Wie, kiedy jest spalony tylko kotlet i wtedy dostaje po głowie. Tak, więc wie, że spalony to zły. Spalony to zły. Tak. To źle coś źle. Tak. Więc wow, jestem... Jeszcze bym szedł. Kurwa? Co? Kurwa? Czekaj. Dobra, to słodka w chuj. Luz, kurwa, albo wszyscy zginiemy. A, to czerwone, że wiesz. Nie. Nie, ten to jest ten magiczny dzień. Bo to mam skarpety. Słuchaj, jeśli nie możesz czytać nic z tych skarpet, to znaczy, że jest za późno, bo taplam się w twojej krwi. I napisy białe na czerwonych skarpetkach są już niewidoczne. Jeśli napis na skarpetkach jest niewidoczny, znaczy czas je wybrać. Wow, może być dobry...
dobry no. Kontrol jakości, w sensie takie stanu. Wesołych kurwa. Dlaczego ludzie używają przekleństw? Znaczy, jestem na tym... Wesołych kurwa świąt. Tak, jakby ja lubię świąteczne rzeczy. I w co to założyć? Ale to nie jest zabawne. Happy holidays. Holidays, yes! Ja, holidays are... To mogła być wasza reklama. Wakacje. Wakacje. Czekaj, no tu mnie za... Co to jest? W tym roku byłam. Grzeczna, niezaznaczona opcja. Niegrzeczna, niezaznaczona opcja. I ostatnia opcja, próbowałam. Check. Przepraszam. W tym roku byłam, próbowałam? Wow. Czekajcie. Wow, to jest... Co? Co? Wow! Nie zauważyłem tego. Co? Się wkradł pewien błąd. O, to też musi być fantastyczne. Czekaj, właśnie to mi się podoba. Tak. To jest koszulka typu zerwałam z chłopakiem, jestem niezależna, ale tak. Będę płakał przy winie. Tak, i będę miała gomaszem zaleczyć stare wiadomości. Nie tulił jak on. Czy on zostawił? Znaczy w drugą stronę też pewnie czy działa. Tak. Jako tu omawiamy... Męską koszulkę chciałbym taką. Możemy zobaczyć. Możesz mi kupić. Podoba się kategorie. Czarne. Urodzinowe, czarne, wino. Szarona kociara. Poproszę. Tak. Kocham psy. Kocia mama. Kocia mama. Kocia sierść to brokat singli. Co? Wiecie co? Błyszczymy w tym momencie. Mój kot jest słodszy niż twój chłop. Zazdrość tis. Stop spokojnie, dzisiaj rozmawiam tylko ze swoim kotem. Nikt mnie nie rozumie, tylko mój puszek. I butelka wina oczywiście, i lody. Bo nie czuję się, że obrażam kobiety, tylko obrażam bardzo określony typ kobiety. Ja też. Ja nie obrażam po prostu. Podoba mi się też to. Miał. Ale jakby duet, czyli o, dla niego. Poproszę. Duety, to może być ciekawe. Poczekajcie, zanim wejdziemy... Na pewno. Na dla niego. Tak. Ja już stawiam, co tam będzie. Będą to koszulki adorujące kobiety. Tak. Jestem pewien, że 90% tak, produktów albo takie, typu... będzie moja dziewczyna jest najlepsza, albo nie patrz na mnie, jestem zajęty. Albo typu, takie wiesz, najbardziej typowe sytuacje, typu właśnie zasłaniasz mecz, pijesz piwo. Też tak, może być. Tak. O nie, to jest... Dobra. Podaj mi piwo, właśnie trafiłeś. Tak, no. W ogóle to też mi się udało, to jest takie... Nie, to mi się podoba najbardziej. Koszulka męska, no. Mam nową szefową. I koszulka damska do tego, jestem szefową. A jak jesteś w długim związku, to co? Kupujesz tylko jestem szefową dla nowej dziewczyny. Tak. I to będzie dla niego. Wtedy tylko nie... Co jest jeszcze? Najlepsza para ever. O ja, jeśli jakaś para kupuje, to stawiam, że nie zasługuję na tę koszulkę. Ale jesteś wariat, szo. Wariat i Zolza po prostu. Tylko wariaci są coś warci. Jestem z Zolzą, jestem z Zolzą. No faktycznie, to wszystko. Poproszę dla niego. Ja też, nie wiem. Kategoria dla niego. Bum, bum. Bum, bum, ciao. Jednorożec. Legendarny w październiku, czerwca. Wow. Masz miesiące. Wow. Weź nie. Wow. Weź nie pytaj, weź. Podoba mi się nazwa tej koszulki. Żuk z twarzą męską. Żuk z twarzą męska. Męska. A, tu chodzi o. A, chodzi o. Lisek. No, wow. Ale jestem. Czemu one są były takie w miarę z dupy? Tak, w sensie one mogą być normalne, w sensie nie muszą być na tej stronie, jakby akurat. No to jakbyś prawda. Zobaczył je na jakiejś innej, to może bym kupił. Nie. Luz, kurwa, wszyscy zginiemy. Gdzieś... Tak, masz rację. Wow, takie... Pantofel tees. Pantofel tees. W nowym lookbooku Supreme mamy pantofel tees, mamy... Czekaj. Moje geny define... DNA the tees. Kaloryfer zostawiłem w domu. Bodybuilder tees. Mamy też jem, bo lubię, czyli... Twój chłopak jest gruby po prostu. I już wiesz, że nic Fatboy tees. Moja kobieta ma charakter. Pantofel V2 tees. No. I facet z klasą. Facet z ołzy. Self-adoration tees. Tak, i ja jeszcze bym się... Czemu... Facet z ołzy. Dla taty. Dla taty. Dla taty. Tak, tematycznie sobie dla niego jakby. The Walking Dead.
Całe szczęście, bo ostatnio w weekendu tak najebany, że musiałem krosić. Znowu fan nie skończył najebany. Był the crawling dad. Dobrze. Crawling dad był. Wow, taka wiesz, śmieszna życiowa sytuacja. No gdzie tak. Mamy i tak, koniec. Tak, to koniec. Dziecko szuka tych. Robię dzieci idealne. Ej, to ma być dla taty, czy dla mnie flex? Mam traktować, pokazać ojcu, że ja jestem jego największym dziełem, czy co? Jeśli to jest... I wtedy na pewno nie założysz jego tisa, bo się wyda. No. Super mała, super też... żona, super męczona. No śmieszne takie życiowe, bo... A, że nie mam czasu na nic, bo jestem... Mam. Bo pracuję jedyna, a te darmozjady tylko się opierdalają. Tak, i koszulki dziecięce są... Tak się boję. Co tutaj wymyślą? Przyszła załza. Gwiazdeczka tatusia, księżniczka... Gwiazdeczka tatusia. Będę coś... Aha, przepraszam. Wow, jak już jesteśmy... Książę bałaganu. Jak jesteśmy już przy prezentach i stronach z koszulkami. Tak. Wejdź proszę na stronę Mega Koszulki. Ogólnie stronę szanuję bardzo, w sensie za to, że możesz coś zrobić sam na druczek. I ja ich reklamuję teraz za darmo, bo zajebiste bluzy robią. Tak. Dobra jakościowo i w ogóle. I jedna mega mi, koszulki. Jedna mi trzyma dwa lata, ale to jakie wzory to mają, są takie przy połowie tego nowe, kurwa, to nie mogę. Są... Weźcie, kurwa, to wszystko usunijcie. 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 Żeby dłużej, żeby zrozumieli. Usuńcie. I zostawcie tylko edytor koszulek dla swojego dobra. Jest tyle, kurwa. A jak chcesz, możemy mieć dwie myszki. Wow, naprawdę? Weź tam, ja sobie podłączę. No, a weź podkładkę. Nie, nie trzeba, ci powiem dobrze. Chodzi. A, pewna podkładkę. Bonjour, bitches. Panda. Panda 3. Panda 3 po prostu. Wow, ale ten nam jest, znaczy ten to było dawno. Tak. Nie wiem. Jest koszulka ze Smurfem i kto jest twoim papą? Jest papa Smurf na tle białych spleszy. Białej cieczy w sensie. Wow, to jeszcze nigdy nie było choroby. To jest, poczekaj, Domination Tease. Który jest, wiesz... Who's your fucking papa Smurf? Who's your daddy now? I tak... Chodzi to aż... No Wi-Fi. A to... Okay. Wow. To całkiem... Nie założyłbym, ale... Sorry, taki mamy klimat. Kiedy to było? To jest na głównej stronie. To jest smutne trochę. Tak. Kiedy to było? Sorry, taki mamy klimat. O kurwa, bluza Bible Gun. Bible Gun jest... Tak mam klimat z... 2016? Nie wiem, jak mamy klimat? Taki mamy klimat, gościu. A taki? Nie. Mamy klimat. O. 2014. Oh fuck. Wow. Oh fuck. Oh fuck. To dawno temu. Prawie 6. Szybko się obudziliście. Mam nadzieję... Prawie 6 lat. Jakby ponad... Mam nadzieję, że... Ja mam wrażenie, że u nich rok temu powstały koszulki ze Smoleńskiem. A to jest za 5 lat wyjdzie. Nie no, to 500 plus to jest przejebane. Myślałem, że się z nim rząd nie mógł 500 plus. Ale dochodzi. To chcieli tam takie. O, trafiliśmy. Wiesz, takie dzień przed wyborami to wypuszczają, takie. Right in time! Czy mógłbym cię poprosić o mój sok drugi? Możesz sobie wziąć w ogóle sok swój. A, obydwoje możecie sobie wziąć swoje soki. Dobrze. Zobacz wszystkie. Ale powiedz kategorie, wejdź jakieś kategorie. Dobra, weź jakieś śmieszne kategorie. Wstąpił włos. Jakoś... Wow, to są jest. Co? Nie mogę poszukać. Możemy wziąć bluzy. Kreatyw modej na czasie. Dobra. Dobra. Zobaczymy, co jest teraz na czasie. Co jest teraz? My jesteśmy trochę plecy, tak? Z byciem na czasie. Tak. Na pewno nigdy nie wylądujemy na kartce. Ja trafię tylko święta, bo wiem, że tak chcesz. O kurwa, Serafin. O kurwa. O, fuck. Wyjdźmy. Co? A tu się można uciec. Halo. Nie, dobra, wejdźmy na to na czasie. Fuck, co był Serafin. Pomijając, że tam jest Serafin Pędzioł. Wow. Jakbym miał... Chyba Pędzioł, nie? Masz to nazwisko, kurwa? Nie wiem. Muszę zrobić sobie set myszkowy, bo... Nie wiem. Wow. Ładnie to wygląda całkiem. Jak wakacje. Jak... Dobra. Pionka. Jestem... Bluza, jestem na... Jestem na hashtag płomień na czasie. A po prostu na czasie jest bycie na karcie na czasie. Tak. I a... I musi to wszystkie akurat... modne... Ej, o, dobra. Wow. Jakby... Nie mówimy tego, bo to jest po prostu... Chuj, własne na drugi. To jest zawsze będzie na czasie. Tak. Tak.
Bo tak. Może już cokolwiek możesz zrobić. Ale w sensie to nie są rzeczy na czasie. To są po prostu. To są dla randomowe losowa rzeczy. Grafika na koszulce. Ej, ja mam wrażenie, że gdzieś może być widoczny jeszcze napis, że ze stoka jest obrota. Grafika. Bo. Straight out of Gotham. No bo przecież wyszedł niedawno Joker, a Joker no, jest... miał coś kiedyś tam wspólnego z Batmanem, tak? Więc, jakby, ale serio, to jest... Jakby nazwali to losowe grafiki... To też by było okej. Okay. No, to by pasowało bardziej. To by było w ogóle okej. Okej. Okay. Oj. Wow. Trochę musiałem rozwać na koniec, ale dobra. To jest moja specjalność. Więc cieszę się, że stopsowałeś to, po czym wyzywamy to, że... Tak. Najważniejsze to spójność. Wysyłamy właśnie stronie Mega koszulki sprzeczne sygnały wychowawcze. Tak. Jak, ogólnie robicie to dobrze, ta, ale zjebaliście. Jesteśmy jak taka załza. Tak. Sprzeczne sygnały. Teraz może jeszcze chcę, mam kolejny temat dla was, ale się rozbiorę. Jesteśmy już przy którym? Tak, nie wiem, nie pamiętam. Ale teraz to jest... Oh, wow! Wow! You got... Kolejna koszulka świąteczna. Yeah. Wow, ej, fajne, to jest coś takiego, że masz koszulkę na dany okres. Tak. I trochę tak jakby nawet nie masz jakiej założyć w innym czasie. Tak, bo więc dlatego cały czas mam 3 swetry świąteczne i chodzę w nich non stop. Chyba zostały mi 2 tygodnie na to. No. Bo później schowamy do szafy i już poczekam za rok. Tak. Chyba, że będę hipsterem, będę nosił go, nie wiem, w lutym. No masakra. Kojarzę to z takimi ciuchami. Ja na przykład kiedyś założyłem mundur Wehrmachtu do szkoły i jakoś kiedy plądrowaliśmy polskie wioski, opatrzyli przychylni. Ja nie wiem. Ja jakoś tak... Na dany okres pasuje, nie? No. Na przykład ja chyba uważam, że koszulki albo bluzy to jest najlepsze, bo to się cały rok, a przed krótkie spodenki już nie. No, tylko w lato praktycznie. No. Ale to i tak jest dłuższy okres niż święta. No. Bo tu można założyć... Jak to możesz 1 grudnia, to... A na Wielkanoc też masz, kurwa, tisy specjalne? Nie. A co, no w sumie co mam założyć? Nie mają za bardzo dostępnych produktów. No, masz, to jest nisza, this one for free. Jest nisza, tak? No, brakuje. Tak, niepodległość już załatwiona. Nie mamy wszystkich oni... brać na Wielkanoc. Możecie jeszcze zdążyć. Jezus dopiero się rodzi, jeszcze nie umiera. Tak. Ja mam koncepcję koszulki. Jezus miał około 30 lat, więc macie z 30 lat, no to... Mam koncepcję koszulki. Jaskinia, dwóch świątych strażników i taki Jezus, który tak wstaje i za nim wychodzą takie flaszki. Wow. To jest życiowe. Każdy przeżył. Tak. Każdy był taki melanżu, że wstał i czuł się jak zmartwychwstał. Tak. Byłem na takim jednym sylwestrze, na którym byliśmy oboje. Byliśmy oboje, tak. Tam było... Tak. Kilku Chrystusów. Tak. Tak. Więc... Brzyski ładnie żyje. Płynne przejście. I on raczej nie wstanie. Tak bardzo nie chciałem się teraz zaśmiać. A wiadomo... Słuchaj, bo ja ogólnie... Czemu? Tak. Bo... Wiadomo. A, to poczekaj. Poczekaj. Bo ja miałem tak, że wstaję z łóżka, patrzę... Albo nie, idę spać i patrzę, kurwa, ktoś wrzuca na sobie piosenki, w sensie jego. A, też wiem, no. Coś takiego i tak... I wtedy Lidi Achti wrzucił na Instagrama, że spoczywaj w pokoju. A tak... Wow, no nie żyje. Wszedłem w pierwszą wiadomość. No nie żyje. Tak, o ja... No i tyle. Daj nic nie wiem. Ja mam zaśpiewany, wiesz, znam jak swojego jedną piosenkę. Lucid Dreams. Tak. Ale generalnie... Chyba spoko był ten koleś. Generalnie podobał mi się jakieś... trochę się z tym zainteresowałem, bo byłem ciekawy jak zginął. I ktoś... Zanim wam powiem czemu w ogóle, no wiadomo, w sumie... Przećpał. Przećpał. I w sumie... Stanęło mu serce, miał zawał, później zaczął krwotok się z nosa i z ust i go nie odratowali. I ktoś świetnie to skintował. Wow, co za szok! Kolejny młody raper, który brał narkotyki i był w grupie przestępczej. Tak,
znaleźli u niego, był ochroniarzy, wszyscy mieli pistolety i kilka pistoletów było na jego prywatnym samolocie. Nikt nie miał pozwolenia na broń. Znaleźli też trochę marihuany, trochę dużo i różnych dziwnych tabletek. Na początku było mi smutno, że zginął, a później miałem takie... Gdzieś już to słyszałem. Ja miałem tylko... Pojebaną modę. Z Lil Peepem. Taką, że... O, dem. A ja miałem tak z Lil Peepem, że... A, co to jest? A potem... Sweet Bad! Cocaine! A ja się lubię. Tydzień później, po śmierci. Tak. I łzy jeszcze pod oczami. Tak. I wiesz, i szybko, póki jeszcze był na ten... Ale mi go brakuje teraz. Wyglądałeś, rozumiem, jak Tracy na memoriale. Lil Peepa. Nie wiem, czy widziałeś. Nie, tego nie widziałem. Grali właśnie Switchblades na jego pogrzebie. Oh. Na memoriale. I Lil Tracy tak co łzy, wyciera się cały czas. Wiedźmy! I tak się wyciera cały czas i tak rozumiem, że to wyglądało cię. Znaczy, mnie trochę to bawi, że nagle jak ktoś umiera, to jest robi się jeszcze sławniejszy i nagle nikt o nim źle nie mówi. To jest jakby, wiesz, wymazanie wszystkich win. To lepsze niż płacenie na akcje charytatywne. Tak. Film Heiser, ja bym się zastanowił nad śmiercią. Zastanowiłbym się nad samobójstwem. Wyszedłbyś może wreszcie na dobrego człowieka. Jak Heiser się odjebie takiego totalnie, nie? To on po prostu... To jest... Okej, it's time. Wiesz. Czy samobójstwo to przestępstwo? To samoobrona. Co? To jest obrona konieczna. Tak, bo broni się przed nim, w sensie się zabić, nie? Wow. Ej, możesz się oskarżyć o to, że zabiłeś się i odszkodowanie? A to musiałbyś... Oskarżam sam siebie o próbę zabójstwa. Nie, że wcześniej piszesz... A, że... Podrabiasz datę. Wow, nie, ty piszesz, że ktoś próbuje cię zabić, zrobisz pełną, wiesz, listę, nie? Twoje własne śledztwo. I wypowiesz samobójstwo. Wychodzi w nim i tak na ciebie. Tak. Wow. Sam, wiesz, oni wchodzą i oni już wiedzą, bo widzą, wiesz, taką mapę myśli, nie? Wiesz, Pineski. Wszystko do ciebie. Tylko wiesz, ktoś był debilem, wiesz, nie ogarniał. Widział, że jest to Pineski, bo już sobie poprzyczepią by osobą. Wiesz, mapę Nowego Jorku na przykład. Ja! Jest. Mama! Babcia! Dobra, druga linia. Wiesz, ja tata, dziadek! Wiesz, dziadek już mówisz, że wcześniej go skreśliłeś, nie? Nie jest podejrzanych. I po prostu byś drzewo genealogiczne. Bo więcej osób nie znasz po prostu. No bo siedziałeś 10 lat w piwnicy, tak. I przegapiłeś śmierć na swoich najbliższych. To. O. To mnie czeka. Nie, a szczęście nie można mówić, że ja przysiedzę w piwnicy, bo on kuj na... Piętrza, więc... No to właśnie tu. No fajnie tu. Można umierać. Można umierać. Wow, no umarł. Więc nie żyje. A w ogóle co do pana Filipa Heizera. O. Ostatnio w ciebie, każdzie, Grace, Krzychu ten Golonka? Golonka, tak? Krzysiu Mielonka. Krzysiu Mielonka, tak. Krzysiu Mielonka turystyczna. Tak. Ostatnio nagrywał filmik, jak jakiś chyba dwóch fifiarzy. Adam Zdrujecki? Ten z takiego, kojarzycie go? Nie. Ten, co grał w Rodzince PL? A ten! I Filip Heizer grali w FIFA. Obejrzałem to tylko dla jednego, dla reakcji Filipa Heizera, no. Który zachował się jak siedmiolatek, który dostaje wielką paczkę cukierków za każdym razem, jak strzeli bramkę w FIFA. O. Mogę wam to sobie puścić. Ej, bardzo no. Mnie rozpierdala to, że Filip Heizer zachowuje się jakby był po prostu nastolatkiem zwariowanym. Tak. W ogóle oglądałem ostatnio Avent, nie wiem, czy ten kanał, i Filip Heizer, że Filip Heizer jest jakby... Największym antysłowem młodzieżowego słowa roku, nie? No. On, jak było go sobie na dni młodzieżowe słowo roku, on by wygrał. Ale za to wiemy, kto został osobą roku. Kto? Greta. To by no. Mnie bawi strasznie. How dare you? Let's go. Przebrnijmy w to. Ja muszę... Zobaczcie, co mam gdzieś tu. A, okej.
wstydziłbym się obok niego pokazać chyba. Jak łatwe. On zaczyna już. Dobra, to już raczej Filip się nie popsuje tutaj. Ale przychodzi do meczu. Filip błyszczy. O, to jest wstyd. Strzelił bramkę w FIFA. To jest niesamowite. Tak. Ajajaj. Tragedia. Filip Heiser przeżywa to bardzo. Zobaczcie go wiek. Sprawdź na telefonie, zaglądajcie. Rozumiem, że dałeś mi jeszcze chwilę, żebym mógł się nacieszyć nim. Tak, tak. Tak. Widząc moją... O, byłem blisko, chciałem 37, no 35 lat. 35-letni chłop gra w grę. Jakie to jest kurwa zwariowane. W sensie, ja nie mówię, że granie w gry przez starszych ludzi niż ja to jest coś złego, ale... Nie w ten sposób. No. Naprawdę. A myślę, też chcę to wyższe. Może przejdźmy do momentu, jak zdobywają złotą bramkę, to wtedy... No chciałem się tu być. Poczułem, jakby on tu z nami siedział i... O, przepraszam. No. Czy... Przepraszam, nie wiem. Niesamowite czy... siaty i przewrotki. Tak. Później był mecz prawdziwy w Street i tylko... O, patrzcie teraz. Chłop zdezorientowany, ten jego sojusznik, nie wie co zrobić. Chciałbym sprawdzić pewną rzecz. To jest Sebix, który zdał do drugiej zawodówki. O! Jednak pani z matmy przepuściła go, nie? Kozak. Za taki dumny się. Powiedzcie mi, czy na Instagramie jest już akcja charytatywna dotycząca ludzi z tymi, z atakami paniki? Proszę, sprawdźmy! Po ostatnim występie Heisera. Instagram. Kuwa Kajzerka, mógłby się ogarnąć kiedyś. No. Nie, nie. A co myślałem, to by specjalnie robi takie faux pas? No, faux. Siuk-siuk. Siuk-siuk, no. Żeby... Ej. Maciej, czy sprawdziłbyś, czy się nagrywa? Przepraszam, pan się podoba mi się ten zestaw z pierwszych pięciu zdjęć. Filip Heiser z jakąś grupą. Trzymają paczki. Drugie. Kwota, która została wpłacona. A tutaj smutna pani. Pokaż, proszę, jaki jest tytuł. Nie dał chyba hashtagów. Wiesz, on nie leci. Patrzcie jeszcze. Tutaj, wow, pomagają. Smutna pani. Czekaj. Im kwotą. Przemień troszkę do góry. O wow, tu jest. Ja mogę czytać, czy wy chcecie? Nie sądziłem, że jeszcze w tym roku przyjdzie mi zasypiać z takim uczuciem szczęścia i spełnienia. 250 tysięcy złotych, ćwierć miliona złotych, 4 godziny zbiórki dla domu samotnej matki na Białołęce. Link w bio. To się nie dzieje, a jednak trzykrotny płomień. Wszystko dzięki wam. Te pomysły spadło mi dom później, że miał kolejną akcję. Trzykrotne serce. Średnia wpłaty to 27 zł i w naszej masie siła. Gwiazdeczka. To był temat do Dzień Dobry TVN. Jak każdy inny. Jak każdy temat. Jak każdy z filmu Heizera, kiedy zrobi jakieś siubziów. No, myślisz, że jest z tym związane? A ma jeszcze coś? Jeszcze coś rzucił takiego Heizerowego? Młodzieżowo. Jaki opis jest tutaj? Spring is a new black! Streetwearowiec. Przez to, że właśnie różowego ma tu najmniej. W sensie, ale patrz, to jest Ricky Morty. I jakby to jest tak młodzieżowe, w sensie... Skuma i te... Z tego co... Ja się, jakby nie jestem bardzo modowym człowiekiem, ale z tego co wiem, różowy mężczyzn jest popularny już od dłuższego czasu. Ogólnie wam powiem, to... że bardziej młodzieżowy niż on jest Krzysztof Ibisz. I to 20 razy, będąc kurwa dwukrotnie starszym. No. Znaczy nie, no nie ma 70. Cezary Pazura, kurwa, jest dużo bardziej młodzieżowy. Ej, ale przepraszam,
Czarkę, Czarkę też szanuję, no przecież na Jan i Bisze no, szanuję. Ale to w ogóle być, nie wiem czy, bo on w ogóle... Uwaga, się... powiem coś jeszcze więcej. No. Nawet wojewódzki jest od niego bardziej młodzieżowy. Tak. No, prawda. Mimo tego, że wojewódzki ma... Zdrowo wojewódzki. On ma swój klimat, ma swój klimat. On ma swój klimat i trzeba to albo polubić, kurwa, albo się nie polubi. Tak. Specyficzne poczucie humoru. Ale... O, wyjebałeś się, rozumiem przed chwilą. Tak. On jest trochę w tym sztuczny, taki na siłę. Ale no jest, ale no to chyba tak ma być. On ma być takim... No, a Filip Heiser jest taki... On jest do tego taki wierny. Bo wojewódzki próbuje być młodzieżowy, a Heiser próbuje tak być... Jestem młodzieżowy! Patrzcie na to, co młodzieżowego robię! Słuchajcie, ja myślę, że w ciągu tego roku Heiser będzie próbował jeździć na desce. To ja też właśnie... Ja już zacząłem... Wyczuwam to. Bo w tym byciu młodzieżowym on nie do końca trafia w te nurty. Tak. I tak w linie czasowe, kiedy coś jest fajnego. Tak, wiesz, i tak myślę, że deska już nie jest popularna, to... Deska nie jest aż tak popularna, nie mówię, że to nie jest fajne. Tak, znaczy ale no, nie ma takich popularności jak 10 lat temu na przykład. 10 lat temu dużo więcej. Znaczy, wiesz, no, nasze pokolenie chyba każdy zna Tonego Hołka. Większość człowiek, który... Na człowieku, Tonego Hołka jak się grało. No więc, ale mimo wszystko no, już nie jest to popularne. Myślę, że na przykład osoby, które teraz są na przykład w podstawówce, spokojnie, Filip Heiser zaraz skoczy na elektryczną hulajnogę. Tak było chyba nawet. No na pewno. Tak? No. O kurwa. Brakuje mi tu tylko... Co najmniej jedno. Sokratesa. Bo jest mantrowanie. To w gościnie coś tam. Udajemy się w przygodę. Ale przez to, że on wszystkiego co się podejmuje tak robi prześmiewczo. Także o zobacz, ja, zobacz to. Zdjęcie z zakonnicą. To i on tak oczywiście musi udawać. Musi... O, zobaczcie. O, wiesz, jak to... Nie jestem. Ten chłopak, wiesz, ten jeden chłopak, który nigdy nie jest przygotowany na lekcję, ale zawsze musi robić śmieszne rzeczy. I kiedy kończysz już dwucyfrową liczbę lat... Nie mogę no, niżej. Musisz zareagować, jak chcesz się go... On zrobił sobie zdjęcie z starym. Tak. Jego stary jest bardziej młodzieżowy niż on. Serio, no, przynajmniej tak, on nawet wie, Heiser że... jest bardziej młodzieżowy niż Heiser. No bo Heiser wie, że prochy są modne zawsze. A ten Heiser... Nie. No cóż... Wow. I co tam jeszcze masz? Coś bardziej młodzieżowego. Masz chyba jakąś kartę Heiser. Jeszcze... Tak, mam jedną rzecz. Ty tam w rękawie? Tak. Więc wyjmijmy to. O, ale bym wyciągnął zdziwiony, jakbyś serio kurwa wyciągnął stał tą kartę. O! O! Ała! Nie, ale ten żart też zabolał w sumie. W sensie ostatnio odkryłem, że jest gra planszowa, w której człowiek jeszcze nie przegrał z maszyną. Jest to Go. Jest to co? Go. 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 Ale co, co Go? To jest azjatycka gra. Pogo. Nie no, Go. Po prostu gra. Go. Go. Tak się nazywa gra. Polega na układaniu kamyczków. Go. Go może. Gra. Nie, go. 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 Gon. I... Counter-Strike Global Offensive! To jest starochińska gra. Aha, wiem co to jest. No. Że trzeba ileś tam ułożyć. Tak, no, i jak masz im większe pole zajmiesz... Ej, wow, to jest minimalny wiek. Nie wiedziałem o tym. Wow, nie można grać jak masz 4 lata. Tak. Nie możesz robić kamyczka. Po prostu zjesz. No. O, i w każdym razie to jest jedna gra, w której człowiek jeszcze nie przegrał w maszyną. Wow. Jedyna? Tak. Tak. Jedyna planszowa jakby taka, wiesz, taka... W szachy zostaliśmy rozwaleni już w 96. No. Prawdość. O. Przejebane, co? Przepierdolone. Ale podobno w Go bardzo długo teraz nie pokona komputer. Tak? Czemu? Bo tam bardzo szybko rośnie, znacznie szybciej niż w szachach rośnie liczba możliwości. I poza tym najlepsi gracze też mówią, że nie do końca wiedzą, czemu wykonali ten ruch. Po prostu mówią, że intuicyjnie go robią. Po prostu stwierdzi, że to jest najlepsze, nie potrafią dojść do... Pograjmy w to. Znowu cię skoczę. Jest go online. Na kurniku jest. Tak, jest na kurniku. Wow. Fajnie, że lubimy rzeczy na komputerze dzisiaj. Tak, to jest takie komputerowe. Ale nikt tego nie widzi, tylko my. No to jest też fajne, ale na kurniku macie go. No, macie go na kurniku. Oby to nie było kłamstwo. Było, naprawdę. Gomoku jest, to chyba to. Makao jest też. Gomoku! Nie widzę tego. Tu.
Gomoku, ty. No! Tak, to jest to. A chcemy... Tak, to jest to! Proszę bardzo. On zaczyna. On zaczyna. Czy ty zaczynasz? On, właśnie. Ja mam pojęcie, o co tu chodzi. Układasz? A ty obserwujesz ich? Tak. A, jesteś... A, nie chcę ich obserwować. Nie, to... Wybierz miejsce. O! Start. A tu już widzę, co się dzieje. O, dobra. Zaraz będziemy sobie grali. Nie, czegoś wyszedł. Ech. Widać, jesteś za dobry. Czuję respekt. Oni wiedzą z kim. Dobra, może ktoś dołączy. Poczekajmy. Tak, możemy przejść do kolejnego tematu, którego nie mamy. Aaa! To teraz najlepsza część. Pytania od widzów teraz przeczytamy. Przeczytamy teraz pytania od widzów. Dobrze, ja sprawdzę, ja sprawdzę. Oby się... Jesteś niesamowity, Maciej. Nie wpadłem na to. Nie. O, proszę bardzo. Na przykład... O, pytanie od Małgosi. Do nas. Czy lubimy gotować? Oraz jaką kuchnię lubimy najbardziej? To jest autentyczne pytanie. Od Małgosi, tak? Tak, od Małgosi. Na YouTubie. Teraz się przyszło na maila. O, wow, wygrał. O, zaczynam. No to ja myślę, że... Jaką kuchnię, Klaudiusz, lubisz? Ogólnie czy lubisz gotować? Tak. Ja też lubię gotować. A ty, czy ty, Stan, lubisz gotować? Lubię gotować, ale nie lubię po tym sprzątać. A, no to chyba wszyscy tak mają. No, chyba tak. Może następne pytanie. Tak, no to no dobrze. No, ale o kuchnię lubimy. A, jaką kuchnię lubię? Tak. Swoją. Swoją lubię. Swoja tak. Kuchnia. Bo mam tam takie rzeczy. Może mam to leży. O. A, to chyba jest nie ta gra. Bo przegrałem, nie? Już. O, nie. To po prostu słaby jesteś. Nie, ale nie mam w to jakby... Przewinę cały spam na mailu, jaki przyszedł oprócz tych pytań. Wow, dużo ich jest. No. Widzisz coś interesującego? Co najbardziej lubisz robić w niedzielny poranek? Pyta Adam. Adam pyta. Adam pyta. Co najbardziej lubimy robić w niedzielny poranek? Ja? Tak. Lubię sobie wstać i coś zjeść. Ja bym wstać nie na kacu. O! Ja lubię spać myśląc, że wszystko zrobiłem poprzednie dni weekendu i nie muszę nic zrobić na poniedziałek. O! To się nigdy nie zdarza. To nigdy. Nie, nigdy. Ja już teraz wiem, że muszę robić jutro dużo rzeczy. Ja też powinienem robić rzeczy na studia dzisiaj. A robię to. Robię to! Czy ty przegrałeś już? Wyłączyło się. Haker. Włamano nam się właśnie do komputera. Tak, wyłączył się ten. Zobacz, czy się nagrywał, bo to jest dość istotne, żeby tam się nagrywało cały czas. Tak. Wow. 42 minuty. Wow. Okej. Okay. Dzisiaj nasz podcast będzie krótszy, ponieważ mamy mało czasu. Speedrun robimy. Dzisiaj robimy speedrun z podcastu. No. Nabijaj szybko, co tam u ciebie. Okej. Okay. Dzięki. Maciej? Wszystko spoko. Dobra, kończymy. Cześć. No, ja mam skończyły tematy, tak? I ja bym przygotowany jak zawsze. No, a czy ty włączasz? A nie? Maciej, to nas fajnie. Musi odciąć w środku rozmowy. No, tak. Nie, dziękuję. Za nie wyłączam. Wow. What happened? Jak patrzę, podam się tytuł jednego z moich plików, ogórz syjamski. A, ogórz syjamski, czyli tak. Pewien specjal. A, tak. Ale to potrwa. To potrwa trochę. Mhm. Jak bicie, bijecie... Przełap! Nie, mieliśmy co? Ja znaczy, że mieliśmy teraz. No, zobaczmy właśnie. Tak, żeby było więcej. Ja przypominam, że tak naprawdę nie zostało zadane żadne pytanie. Co? Róbcie to, podeślijcie pytania. Bardzo chętnie na nie odpowiemy. I co jeszcze chcieliśmy od ludzi? Pieniądze. Żeby jebić dzwona. Mamy 8 łapek. W górę. Wow. I jedną w dół. Mamy hejtera. O cholera. Ja chciałem zacząć hejtera. Znaczy robisz coś dobrze i coś się zazdrości. Ale tak my myślę, że my nie mielibyśmy hejtera w ten sposób, bo my nic nie robimy dobrze. Że to jest po prostu osoba, która to stwierdziła i nie okłamała nas, jak te 8 osób. Więc...
Bardzo pozdrawiamy osobę, która wcisnęła łapkę w dół, bo jest szczerą osobą. Tak, i będziemy starać się, żebyśmy... Dawać. Nieprawda, nie dajemy się hejterom. Wow, podoba mi się, że odnalazłeś się w temacie. No tak. Fajnie, fajnie. A przyjdziecie porozmawiać. Co? Co przygotowaliście na dzisiejszy dzień? Greta. Została osobą roku. No, wiem. To jest dziwne dla mnie. No dla mnie to jest na przykład bardzo dziwne. To jest tak napompowana sztucznie osoba. Tak. Medialnie. W sensie, moim zdaniem, ona jest bardziej wybiegać na tym, że ludzie się z niej śmiali. How dare you? To jest taki trochę Justin Bieber, bo ludzie tam też dużo nie ma poparcia jakiejś tam swojej muzyki. I on nawet więcej miał hejterów, wszyscy mówili o nim, że go nie lubili. Dlatego był znany trochę też. Znaczy, na przykład kawałek Baby w ogóle mi się nie podobał. Zupełnie. No. To był krab dla mnie i to był jeden z bardziej... Cringe'owych. No to był przez dużo lat najbardziej hejtowany filmik. Tak, na szczęście YouTube... Na szczęście zrobiły swój rewind i Justin Bieber mógł zejść. Tak, a widzicie w tym roku rewind? Za kulisy. W tym roku już jest? Tak, już jest. Jest co? Taki... Nie spierdolmy tego. Rewind. Ile trwa ten razem? 5 minut chyba i po prostu są przez takie najpopularniejsze jakieś filmiki i kanały i różne rzeczy takie. Bardzo dobrze, że... Ale to jest takie dla mnie... No serio, nie spierdolmy tego Rewind 2019. No. Podoba mi się to, że YouTube wstawił filmik na YouTube i został tak. Najbardziej skomentowany na YouTube. To jest jakby szef zrobił jakiś projekt, a i po prostu nie stwierdzili, że jest chujowy. Chujowe. Chujowe, jakby... Trash. Tak. Jakby ktoś chce wylecieć z roboty. Chujo. Ciekawe, czy ludzie odpowiedzialni za ten filmik, jakby zostali do jakiejś odpowiedzialności posunięci, czy zjebali. Ej, jak myślicie, czy Google kupi Facebook albo Facebook Google? Mi się wydaje, że są takie platformy, które jakby nie do końca konkurują ze sobą. Ja myślę, że właśnie tak. Bo jakby nie było, Facebook przejął już pewne tam rejony typu Snapchat i tak dalej. No tak. Snapchat przestał właściwie istnieć przez Instagrama. No tak, no. Który tam umożliwił pewne rzeczy, nie? A wiecie, że Instagram jest ostatnio lajki? No. No. Straszne. Ale to ten robić monopol, ale to T-Word odpowiadał, więc nie wiem. No więc nie wiem, co tym mówił. Odesyłam ich do nich po prostu. Tak. Dodałem linka do lepszego podcastu. Do porządnego, do tego nieporządnego. Nie, ale jeśli się już tu zgubiliście... Tak. To wyłącz. Ale to nie włączaj. Nie włączaj, zostańcie się tą chwilę, proszę. Ale to jest tak, że jeśli ktoś oglądał, do tego momentu dotrwał... No to chyba rzeczywiście chce to być. No, jeśli ktoś do teraz słyszy, więc dziękujemy ci za to, że jesteś. Super. I generalnie myślę, że jak miło z twojej strony zobaczy T-Word podcast, to będzie naprawdę kontentowany. Mam zajebisty pomysł. No. Kto wyśle nam najciekawsze pytanie? No. Ale musi być naprawdę dobre i nie, że będzie jedyne. Bo jeśli będzie jedyne, to się nie stanie. Musi być dobre pytanie. Mm-hmm. Zaprosimy go jako gościa. Wow. Dobra. Co jest chciał o tym? To jest dobre. Myślę, że nikt nie dotrwał do tego momentu. Ale jeśli ktoś dotrwał, to wiedz, że masz szansę. Właśnie ty. Możesz wygrać. Właśnie ty. Posiadówkę z tymi gośćmi i rozmowa. Nagrywam. Właśnie chyba zniechęciliśmy ludzi do pytań. Nawet nie wiem, ale jak nie chcesz, to nie, ale możesz zadać pytanie. Zapytamy cię. Ale nie wiem, czemu jesteś zjebani, bo będzie się bał, że wygra. I wiesz, tak tutaj zaproszenie takie. No w sumie jak już zaprosili. To tak jak w odwróconym totolotku. Jeszcze tego nie wiecie. Ale teraz. To jest dobry odcinek. Podróżnik w czasie. To jest dobry odcinek. Tak. Będziemy podróżnikami w czasie wtedy. Tak. Na mikrofonu jest drugi master. Gdzie bym chciał? Ale rezonuje zajebiście. Ej, wiecie co, poszedłem na fajkę. Jeszcze nie. A wy? Wy poszlibyście na fajkę? Tak? Nie. Wybieraj. No mi się, że tak myśliłeś przy mnie, a nie w absolucie.
No co? Nie, myślę, że miałem dużo tematów na dzisiejszy dzień. Ale wow, żadnego... ja też mam pamięć złotej rybki. Tak. To jak ludzie co do Filipa Hezera. No nie, ja po prostu... Bo ja miałem takie, że czytałem dużo artykułów ostatnio w różnych rzeczach. I zapamiętam przecież jakby... Oczywiste. Nie zapamiętam praktycznie. Dzisiaj jak przychodziłem na podcast, wszedłem w historię mojej przeglądarki i szukałem rzeczy, których jakby czytałem w zeszłym. Ja jak wszedłem na przeglądarkę swojego internetu, to stwierdziłem, że nic nie mogę z tego użyć na podcast. No. Pozdrawiamy wszystko, wszystkich. Oglądałem. Słuchajcie, to jest ciekawy temat. Bardzo mi się nudziło ostatnio, więc no, wiecie co obejrzałem? Co? Pornhub Awards. Gale. Gale wręczenia nagród na Pornhubie. Jakie są kategorie nagród? Zajebiście różne. Tak? No, ale to na Pornhubie to jest, nie? Więc... Ale ja piszę po prostu w wyszukiwarce. No są kategorie na filmu, przykład... no różne. I ci, wam powiem, że strasznie profesjonalnie ta gala przygotowana, elegancko. Nie wiem, jak po polsku pan jest tutaj jeszcze gorzej. Ty piszesz Pornhub po polsku? Nie, no jest. Fuck, ale jest... Ej. O cholera, trzeba będzie wyczyścić. Cholipka. Jestem gra przed wszystkimi. Zobacz, czy się nagrywa. O, wow. Tak. Jest. Tak. Tak, to były te... Teraz udaję, że żadnego nazwiska nie znam. Tak, ja wiesz, bardzo, a wiesz, co a już czytasz pierwsze, już wiesz, o co chodzi. Co? Ej, kojarzy mi nazwisk niż... Tak. Dobra, więc tak, jest fanboy też, tak? To jest Instagram. Może przeczytajmy kilka... Więc tak, jako najlepszy... Ale fan voting, no nie mogę, muszę to powiedzieć. Pierwsza kategoria fan voting, znaczy druga, to jest najlepszy kutas. I oczywiście wygrał go... Johnny Sins. Dobra, więc takich ciekawszych. A, najlepsza pussy. The best pussy. Najlepsza cipka, najlepsza cipka to Elsa Jean. Elsa Jean, tak. Najgorętsza dupa. A Bella Danger. Wow, ej, ale poprawne to jest. Co? Czy to jest to... Tak. Najpopularniejszym trans jakby... Modelem jest Aubrey Kate. Tak, jeszcze taki... Taki ciekawy. Czekaj. Bez fan klub Asaki, no bo... No jeszcze... Ona jeszcze... Żyje się rucha. Dobra, więc tak, zobaczymy. No, fani no, widzę... Performer. Taki ciekawszy. Może przynajmniej... Czy jest dłużej tego? Wow! Ile kategorii? No, znaczy takich ciekawych. Dobra, najlepsze kategorie, uwaga. Znaczy, najlepsza baba i najlepszy chłop, pierwsza. Kolejny jest najlepszy trans. Tak, kolejny, tak. Najlepszy zweryfikowany tak, amator. Najlepszy duet to byłaby Lana Rhodes i Jordi El Nino Pola. Jordi, pozdrawiam cię. Tak, jeden z Jordi chodził ze mną z kutasem? Sina, tak? Oczywiście. Tak. Z dupą oczywiście Abby Danger, więc kogoś się sparzył. Abel. Gorąca, gorąca dupa. Dobra. Jakiś ciekaw. O, to Backdoor Beauty. Co ma na performance? Ready, right. Wow. Blowjob Queen, Mia Malkova. Gratulujemy. Ja chciałbym jeszcze w wolnej chwili pozdrowić Jordiego z mojego liceum, z którym chodziłem. Gościu mega podobny i mega spoko morda. Zawsze mówiliśmy Jordi, wyrucha jakieś milfa. Co? Mówiliśmy tak. Najlepszy top milf. Brandy Love. Szpakuję wypromował po prostu w kawałku. Jakiś... Najbardziej popularne oprogramowanie. Windows! Brothers! Nie wiem, Top Big Dick Performer, tak. Rocco Siffredi. Cieszę się, że nie znam tego. Czyli tak zwany włoski ogier porno biznesu. Ja czytałem o nim kiedyś. To mi... Najpopularniejszy gejowski kanał? Czekanter. To nie jest taki, że są baby? Daddy Performance. Zliw Kondo. Zliw Google. Ale to chyba jest... Tak, to jest gejowski daddy. Tak? No, że ten ruchacz. A, dobra, nie. A, i
Wszystko, wow. Okej. Ale... Jestem zaskoczony, jakby jak ta sobie ta strona sama. Jest przejrzysta w ogóle. No. To jest lepsza niż pewnie Oscary. Pewnie tak. Sprawdzimy. Tak, żeby nie oceniać, by pójść po mnie Oscarów. Znaczy, jakiej strony. Nie wiem, Oscara jednego możemy obrzeć. Oficjalnie na podcast. No, i co to ma być? Po co mi to wszystko? Pełno ruszających się obrazków tak, i reklama. O, Winners weźmy rolę. Oscar Winners. A, no. Dobra, jest całkiem przejrzyście. Dobra, ale... jest okej. Okay. Dobra, jednak... Jest okej, okay, bo są plus zdjęcia, tak. Tam byłoby całkiem... Ale tam, wiecie jak wyglądała tak. Gala? Zdjęcia by nie przeszły. No, o to mi chodziło. Tak. Wiesz, na przykład... Chociaż na stronie Pornhuba by nie przeszły zdjęcia? Ha, no kurwa, ale nie, no, tam... No to, oj, cipy są. Jakby, dobra, to jest strona, która może to robić akurat, nie? Ej, sprawdźmy godzinę, uznajmy, że to już jest czas na Morenkę podcast, tak? No. W ogóle... no. Ja w ogóle zawsze chcę zobaczyć Oscara, one zawsze są w takiej godzinie, albo w taki dzień, że... Ja nigdy nie obejrzałem Oscarów na żywo. Ja też nie, właśnie, nie zawsze chciałem. No raz widziałem Oscara na żywo. Wow. Ja z nim piątkę zbiłem. Dobra, no przecież, dobra, mają całkiem przejść tą stronę. Jednak. Jednak cofamy tą grzywkę. Przyznaję honor Oscarom trochę, raz zwracam. Jednak nie jesteście tak. Nie wszystkim, ale niektórzy są. No ale w sensie nadal uważam, że. Ale moglibyście do kategorii dać gwiazdę porno. Tak. Nie widzę najlepszego kutasa tutaj. Jak to Angelika Jolie wygrała kategorię najlepszy kutas? No więc nie wiem, co sobie robię, to sobie robię. No dobra, no to... Dobrze, widzę Bohemian Rhapsody. Tak, tak. No Green Book też tam dał radę w tym roku chyba. Nie oglądałem jeszcze właśnie... Green Book? Bohemian Rhapsody jeszcze. A, ja musiałem. Okej. Dobra, więc fajnie. A tu jest. A wejdź. No. Czemu na tłumaczenie? O, nie wiem, czemu ty. Drugi roczny nagrody Pornhub. Wow, to jest to, takie. Jak zobaczyć tu. O nagrodach. Czy to był Kanye West? Tak. Tak. Dobra. On nagrod tu może być. A weź kliknij. Kategorii nie. Czemu wszedłeś? No przecież to już byliśmy. To jest tłumaczenie. To znaczy. Najszybęski wykonawca. Proszę wejść na głosowanie przez fanów, bo tam mam swoją kategorię. Najlepszy dick. Najładniejsza cipka. Najładniejsze cyce. Wow, dziękuję, że tak tłumaczy idzie to pięknie. Ulubiony moment dla gejów. Ulubiony nowicjusz. Wow, myślę, że tu wow. Zebranych nikt nie jest nowicjuszem. Zwłaszcza... Dobra, a... Piękno tylnych drzwi, najlepszy wykonawca analny. Wow. Piękno tylnych drzwi. Brakuje mi jeszcze głośniczka obok, żeby można było to Vivonie puścić. Do tłumaczenia. Obciąganie Queen, najlepszy wykonawca lodziku. Wow. Obciąganie Queen. Obciąganie Queen. Queen już za trudno sobie do tłumaczenia już. Będę miał duży problem. Najlepsza skrzynia, najlepszy wykonawca Big Tits. Najlepsza skrzynia? Najlepsza skrzynia, najlepszy wykonawca Big Tits. Najpopularniejsza sieć, mówię ci. No bo czest. Pani Teresa, najlepszy wykonawca cosplay. Wszystko w tym samym cholernym czasie. Najlepszy wykonawca. Mamy penetration. Wszystko pełny maszt. Najlepszy wykonawca Big D. Kto wygrał strefę chlapania? Danika Mori. Kto to jest? Strefę... nie wiem. O, wow. O, wow, wow, nie spodziewałem się, że tu wejdę. Dobra, nie, wow. Nie. Chlapanie. Kuszące... chlapania. Kuszące cwikanie? Co? Kuszące twinki. No. Żony to są sami faceci. Więc wow. Cieszę się, że tu weszliśmy. Tak. Że po polsku.
Po polsku. Jeszcze lepsze było. Oh. Oh. Wow. Intensywna końcówka. Tak. Intensywna końcówka. Więc znacie już najważniejsze nagrody Polkup Awards. Obiecujemy, że na następnej gali pojawimy się tam i będziemy dawać wywiady na żywo. Ja myślę, że możemy przyszłe Polkup Awards wygrać. Ja chcę wygrać kategorię i zwykle najlepsze. Pełny masz. Wszystko w tym samym cholernym czasie. Ja chcę wygrać piękne drzwi, tak? Mogę je otworzyć, jeśli chcesz. Zapukam. Ja myślę, że możemy w sumie za przyszłym roku zrobić live, jak oglądamy Polkup Awards i... Okej. Okay. Możemy to zrobić. Jebacie skary. To jest mainstreamowe. Dobra. Ale... Musimy się dowiedzieć, kiedy jest Polkup Awards. Tam był 11 października w tamtym roku. Więc myślę, że to jakaś sobota października, która się pierwsza... Ale październik już był. No mnie dlatego w przyszłym roku. Chyba, że może zrobić... Cholipka. Możemy obejrzeć stare Polkup Awards. Cholipka. I wiesz, i wszyscy ręce na blasy, nie było wątpliwości. Ja będę tak cały czas. Ja wiesz, jak, o, to tak, to człowiek ma... Ja będę tak. Wtedy, nie? Podobno. Będę wątrze? Nie. A. Teraz wyglądasz, jakbyś był reptilianinem. Mamy z Zuckerbergiem misję, tak? Wow. Co? No. Nie zrozumiecie. Pij wodę. Ludzie piją wodę. Dobrze, nie ruchajmy mema, który już jest... debiole. Dobra. Okej. Okay. Więc skoro... Mamy... Dowiedzieliście się dużo. Ej, dzisiaj był produktywny podcast. Bardzo. Tak. Intensywny. Jak podsumowując, Johnny Sim ma najpiękniejszego penisa. Najpiękniejszą pęczkę ma Elsa Jean. Tak. Najgorętszy tyłek pani Amber, nie pamiętam nazwiska. Abella Danger. A, tak? Danger i Zone. Bruce nie żyje, w gorsz jesteśmy niepokonani przez maszynę. A Philip Heiser nadal jest debilem. Koniec. Dobry. Brawo! Do widzenia! Ale jeszcze tak szybko. Chciałbym zobaczyć Philipa Heisera, który próbuje młodzieżowo być dziennikarzem na Polkup Awards. Chciałbym zaprosić tu Philipa Heisera do podcastu. I go obrazić? Nie. A właśnie takim, wiesz... Udawać taki, Filipa Heisera. Udawać, że go lubimy. Tak, odchodzi taki, siema ziomeczku, i on już jest odpalony. On już jakby wziął ten, ciągnął tylko koki, nie? Tak. Tak nie gra. Tak by to było. Dobra, dobra. Dobra, kurwa, kończcie. Dobra, kurwa, kończcie ten cykl. It's time. Dobra, żegnajcie. Cześć, tak, dziolem. Siema.